Przede wszystkim, znowu pan 7, przeciąg Factorio, osiągnięcie leniwy skurczybyk. Dobra, w przednim odcinku porozwalaliśmy troszkę obcych dookoła. Nie za dużo. Ja już nie mam póki co opcji do trwałego zabezpieczenia terenu. I zacząłem budować produkcję siarki, ale na razie, czy raczej kwasu siarkowego, ale na razie nie będę tego dokańczał. Ja stwierdziłem, że siarka by nas zbytnio, kwas siarkowy by nas zbytnio nie urządzał. Moglibyśmy z nim budować baterie, a co za tym idzie panele słoneczne w sumie tylko, ponieważ jeżeli chcemy odblokować sobie lasery, to potrzebujemy wojskowych pakietów naukowych. I myślę, że teraz się tym zajmiemy. Dobra, a póki co badajmy sobie coś innego. Prędkość badania. To jest drogie. To jest jeszcze droższe. Szybkostrzelność amunicji. Dobra, niech się to dokończy. Dobra, więc myślę, że tutaj idziemy budować nasze wojskowe pakiety. Dobra, zobaczmy do czego do tego potrzebujemy. Okej, okay, potrzebujemy je magazynka granatów oraz działka maszynowego. Okej, okay, węgiel będziemy musieli sobie tutaj podprowadzić jakoś tak niezbyt ładnie. Ja już nie zamierzam go puszczać główną szyną. Okej, okay, co troszkę przeniosę to. Więc my tutaj zaczniemy. I tak, i ponieważ pakiety produkują się dwa na raz, a mnie interesuje tylko osiągnięcie przepustowości, tak, jeden na sekundę. Więc potrzebujemy tylko 5 fabryk, a co za tym idzie, potrzebujemy tylko 5 składników na sekundę. Ale to i tak może być sporo. Dobra, więc tak, potrzebujemy magazynków, granatów i działek maszynowych. Z granatami będzie... Okej, okay, dobra. Zwiększona ładowność podajników, dobra, czemu nie? Właśnie, to będzie bardzo fajna opcja, ponieważ... tak. To badanie pozwoli nam, raczej zwiększy ładowność wszystkich podajników, sprawia to, że naraz będą mogły przenosić po 2 sztuki każdego surowca, a raczej przedmiotu. Co będzie fajnie. Dobra, wracając do pakietów. Dobra, granaty. Potrzebujemy płytki i węgla. Oraz to się produkuje w szybkości 8 sekund na sztukę. Potrzebujemy... Więc tak... Będziemy produkować 5... Będziemy potrzebować 5 na 10 sekund. Tak... Czyli na sekundę potrzebujemy ile produkować? Połowę sztuki. Wygląda na to, że tak, że na sekundę powinniśmy produkować połowę sztuki. Czyli jedną sztukę na 2 sekundy. Nie, 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 coś tu nie działa. Nie, powinno być ok. Powinno być ok. Tak będziemy potrzebować... Nie, chwila, potrzebujemy 5 sztuk. Dobra, matematyka. Dobra, potrzebujemy tak, 5 sztuk na 10 sekund. Czyli potrzebujemy... Nie, jedną drugą sztuki na sekundę. Okej. Okay. Dobra. Więc jak będziemy... 4 mieć fabryki, to powinno to wystarczyć w takim razie. Dobra. Poza tym potrzebujemy magazynku. To już mamy produkcję, ale to będzie nasz cywilny użytek. A tutaj zobaczmy. To i też 2 fabryki powinny w takim razie wystarczyć. I zobaczmy, czyli mniej więcej musimy sklonować to, co mamy tam na górze.
Tak, tylko nawet dwie wystarczą, a nie trzy. Ale dobra, zrobię trzy, żeby już było. Dobra, co my tu dalej mamy? Zwiększoną ładowność podajników 2. Okej. Może wiecie co, może weźmy wydajność wydobycia 4. Czemu by nie? Wcześniej to będziemy rozwijać, tym większe będziemy mieli z tego zyski. Właśnie, zaprojektujmy sobie już tutaj linię. Tutaj będzie wyjście tych pakietów. Tutaj będziemy dostarczać nasze rzeczy. Dobra. Jedną z tych rzeczy to będą cztery fabryki. Trzy, cztery granatów. Na to będziemy potrzebowali właśnie do granatów, które potrzebujemy żelaznych płytek. Nie za dużo. Dobra, gdzie jesteśmy atakowani? Tutaj. A dobra, na razie daję sobie radę. W sumie tak było dobrze. Możemy od razu na tamtą linię wyładowywać. Chociaż nie, bo wtedy nie możemy zrobić sobie zapasu. A więc tak. Zrobimy sobie tutaj odpływ. Tutaj będzie nasza produkcja granatów. Tutaj będzie dopływ do niej. Dobra. Jak i z tamtej strony będziemy musieli sobie doprowadzić żelazo. Dobra. Działko maszynowe i... Dobra, teraz jeszcze działko maszynowe zaprojektować i amunicję. Dobra, działko maszynowe również, tylko cztery fabryki będziemy potrzebowali. Ile będziemy potrzebowali do tego żelaznych kółek zębatych? Więc tak, będziemy potrzebowali 4 razy 10, czyli 40 na 4 sekundy. Produkujemy 1 na pół sekundy. Więc... chwila. Jedno działko potrzebuje... na 8 sekund potrzebuje 10. Czyli prawie potrzebuje osobnej fabryki kółek zębatych. Jedna fabryka kółek zębatych produkuje 2 na sekundę. Więc przez 8 sekund może wyprodukować 16. Tak więc więc jedna fabryka kółek zębatych starcza na półtorej działka maszynowego, ok? Pewnie możemy zrobić coś takiego jak z zielonymi układami. Tylko, że tutaj będziemy produkować działka, a tutaj będziemy produkować trybiki. Nie, tylko na odwrót będziemy mogli to zrobić, ok? Dobra. Będziemy potrzebowali 4. Czyli około 3 fabryki trybików będą nam potrzebne. No i dobra, troszkę nam się to w dół przesunie. Ale dobra, nie będzie z tym problemu większego. Dobra. No to po kolei. Fabryka amunicji. Czego do tego potrzebowaliśmy do amunicji? Żelaznej płytki, stalowej płytki oraz miedzianej płytki. Więc możemy załatwić to mniej więcej na jednym pasie. Dobra. Powiedzmy tak, tutaj będzie odpływ. Dobra. I tak, jedna będzie produkować zwykłą amunicję, a trzy będą produkować
przebijającą. I to zdecydowanie nam wystarczy. Według tego wystarczyłyby nam dwa. Półtorej nawet. Ale dobra, nie zaszkodzi. I tak, tutaj będziemy musieli dostarczyć resztę skłonników. I jeszcze działka. Jak to chcemy zrobić? Czy to chcemy zrobić w takiej organizacji, czy po prostu zrobić taśmę? Myślę, że po prostu zrobię taśmę. Z trybikami. Okej, tutaj będę dostarczał żelazo. Same działka potrzebują żelaza, potrzebują żelaza. Okej, to może jakoś to sprytnie można zrobić. Tylko potrzebują dużo żelaza. W takim razie myślę, że będę oddzielnie dostarczył, czyli tak jak robiłem, oddzielnie dostarczył żelazo do działek, oddzielnie dostarczył żelazo do trybików, ponieważ tak, produkcja będzie sporo wymagała. Ok. I może zróbmy jednak opcję z bezpośrednim wstawianiem. Okej. Tak, tylko będziemy wymagali dużo tego. Dużo podajników. Okej, 4 nam wystarczą. Dobra. Czy dobrze zrobiłem odstępy za małe? Tak. Dobra, to może zacznijmy od tego. Potem będę przechodził w górę. Dobra. Po dwa podajniki na maszynę. Okej. Nie do końca tak. Ty wymagasz dwóch. Ty wymagasz dwóch. I ty masz dwa. Okej. Tylko teraz potrzebujemy tutaj jeszcze dostarczyć miedzianą płytkę i żelazną płytkę. Będziemy mogli dołem zrobić. Dobra. Przedłużmy nasze linie w takim razie. Ruszymy trochę samochód. No i jedziemy z tym koksem. Mam dużo do taśmociągów? Nie. Od razu pójdę. Wziąć zapas. Klan z podajnikami? Również nie za dużo. To je również sobie zgarnę. Ciach, 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 ciach. I po... Czy nie mam magazynu z podajnikami? Mam tutaj. Okej. No i jedziemy. Nie w tą stronę. Tak, nie ma co się bawić z tymi podajnikami. Znaczy z taśmociągami. Mam ich sporo na zapasie, więc... Dobra, odstawię gdzieś samochód, gdzieś tutaj. W okazji przeniosę to działko. Tutaj. Dobra. I reszta pasów. Tak.
przyszłości będziemy mogli to troszkę szybciej, myślę, robić. Jak już będziemy mieli roboty konstrukcyjne. Ale dobra. Do tego również dążę. Jak już zrobimy działka laserowe, to od razu bierzemy się za konstrukcję baterii, potem panele słoneczne oraz roboty konstrukcyjne. I wtedy już będziemy mieli fajne rzeczy do zabawy. Dobra, co chcemy dalej? Wydajność wydobycia. Okej, czemu by nie? Przyda się. A żadna z tych rzeczy za bardzo nas by nie urządzała. Dobra. Tutaj działka. Tutaj trybiki. I tak, tutaj potrzebuję żelaza. W ten sposób. Rozdzielacz jest tutaj. Okej. A ja będę potrzebował szybkich podajników. Że trochę słabo to wygląda. Ale dobra, jakoś to przeżyję. Mam nadzieję, że wy też przeżyjecie. W sumie tutaj również. Mógłbym to ładniej zrobić, bo tu nie potrzebuję takiej dużej przerwy. Nie będę tutaj puszczał żadnego pasa misyjnego, więc mogę to tak po prostu zrobić. Dobra. Po dwa szybkie podajniki. I powiedzmy, że tak. Dobra, tylko tak to musimy ustawić. Dobra, jednak jest potrzebna przerwa. Wtedy źle będzie rozstawione. Może tak to możemy zrobić? Nie, wtedy jest za duża przerwa. Więc tak czy siak będzie źle wyglądać. Dobra, trudno. Ty potrzebujesz dwóch podajników, ty potrzebujesz dwóch podajników, potrzebujesz dwóch podajników oraz ty potrzebujesz dwóch. Dobra. Dobra, ustawmy z powrotem produkcję. Będzie z wejściem. Weźmiemy sobie od góry miedź. Okej, znowu gdzieś nas atakują tutaj. Tak, oni dalej. Tak, będziemy mieli działka laserowe, to się nimi zajmiemy. Dobra, tutaj jeszcze pamiętajmy, będzie leciał plastik. Chociaż... tak, również trzy i nie. Dobra. I od dołu zapodamy żelazo. Tak, tak, tak. Rozdzielacz. Dajmy od razu z zapasem. Dobra. Tutaj też w sobie możemy. Tak i tak. Dobra. Dam tutaj po szybkim podajniku. Aż będą one tutaj trochę sporo ładować. No i dobra. Tak, tak, tak. Zobaczmy, jak to nie będzie ładnie. Ale dobra. Okej, dobra, jakoś to wygląda.
Może niezbyt specjalne, nie, ale jakoś. Dobra. I zróbmy sobie jeszcze odpływ. Tutaj długi zdecydowanie wystarczy, ponieważ zbyt dużo tutaj się nie będzie działo. Jeżeli chodzi o ilość. Ślicznie. Dobra. Zróbmy sobie tutaj już jakieś zasilanie, żeby mniej więcej widzieć, czy to działa. Przepuszczę tędy. Ok. Kładuję cię płytki na razie. Potem żelazo. Okay, czy zdążysz załadować wystarczająco materiałów na następny? Okej, okay, wystarcza. Sam raz. Jak długo będą materiały na tym, to będzie nadążać. Dobra. Dajmy tu jakieś światło. Jedziemy dalej. A tutaj była nasza produkcja magazynków. Więc jeszcze raz, tutaj potrzebujemy stali i miedzi. Tutaj potrzebujemy żelaza. To może przyniosę gdzieś bardziej tutaj. Tak, będzie źle, jak gdziekolwiek bym tego nie postawił. Dobra, może ustawię tutaj. Na razie tak. Potem jeszcze to poprawię. Dobra. Tak, troszkę tutaj będzie motania się. Ponieważ tutaj muszę tak od dołu dostarczyć do tego pasa miedź, powiedzmy. Dobra, ktokolwiek by się znał na faktorio, zapewne by mi powiedział, że tak nie powinno się robić idealnego zjazdu z linii. Ale cóż, nie mam chęci szukać schematów, jak zrobić jakiś idealny zjazd, który by to równomiernie powodował schodzenie materiału z linii. Więc dla wszystkich purystów Factorio, którzy mogliby to oglądać, to przepraszam. Ale dobra. Działa, działa. Długo jak będzie dużo surowców na linii, to nie widzę z tym problemu jakoś na razie. Jeżeli w przyszłości będzie to jakoś z tym problemy, to poszukam jakichś schematów, czy jakoś da się to sprytniej zrobić. Dobra. I stal chcemy w tym kierunku zapodawać. Dobra. Okej. Dobra. Jeszcze musimy zapodać tutaj żelazo. Powiedzmy, że tutaj. Tak, wiedziałem. Ale dobra, już mniej więcej wiem, że tutaj... Nie. Tutaj będzie dalej stanowiło problem. Okej, okay, tutaj powinno być już okej. Okay. No i dobra. Żelazo tędy. I znowu kolejne zejście. Tak, tak i tak. Dobra, teraz podajniki. Tutaj myślę, że dam szybki. Ile się to produkowało? 1 sekundę.
Sekundę będziemy przepali 4 żelazne płytki. Dobra, tam również szybki na wyjściu. Tutaj powinny wystarczyć zwykłe. Tutaj dam szybkie, ponieważ potrzebujemy co 3 sekundy troszkę surowców, dobra. No i dobra, jeszcze musimy odpływ dać tutaj. W sumie czemu by nie? Od razu jak damy odpływ z tych fabryk tutaj, to jednocześnie będziemy mieli już gotową linię do fabryki pakietów. Ok. Dobra, teraz tylko to trzeba jeszcze pozasilać. Tak. No chyba działa, tak? No, wygląda na to, że działa. Tak. No to jeszcze granaty. Dobra. Potrzebowaliśmy tak, żelaznej płytki oraz... żelaznej płytki oraz węgla. Okej, dobra, trochę tutaj skopałem, ponieważ tędy miałem żelazo sobie dostarczać. Więc troszkę to inaczej zrobimy. W sumie mogę zrobić tak, że tędy będę dostarczył węgiel, a tutaj będę dostarczył żelazo i nie będzie problemu. Wyładowywał będę na ten pas i będzie wszystko fajnie. No to myślę, że tak zrobimy. Dobra. To przeróbka. Zastanawiam się, czy tutaj będzie wszystko i grało, ale myślę, że nie powinno być z tym problemu. Tak, chyba znowu trzeba coś takiego zrobić. Okej. Dobra, jak to szybko się produkuje, 8 sekund, potrzebuje 10 tego, 5 tego. Dobra, więc tutaj powinien zwykły podajnik wystarczyć. Tutaj zapodamy szybki. Akurat tyle powinniśmy mieć. I wyładowywać będziemy tutaj. Dobra. Jak to ładnie podłączyć do prądu? Chyba tak. Okej. No to jeszcze węgiel. Tak, to będzie troszkę długa linia. Ale nic nie szkodzi. Nic się temu węglowi nie stanie po drodze. Myślę, że zrobimy może tak, te, które mam przy sobie. Na razie będą do tego służyć. No i dobra. Potrzebuję dalej zasobów. Okej, co tutaj nie działa? Ja, zatrzymała się produkcja. Brakuje żelaznych płytek. Aha, okej, dobra. Z tym również będziemy musieli sobie zaradzić. Musimy podłączyć tą już kopalnię żelaza do naszej przetapialni, ponieważ naszej fabryce ewidentnie brakuje żelaza. Ale dobra. Co potrzebuje tego? Dobra, gdzie są koparki tutaj? Wezmę cały stack. Cały stack tego. Dobra. Tego też.
I pasy również mi się kończą. Szybkodziewne, ostatnie tutaj staki i to już będzie tyle. Do tej pory już będę zabierał z naszej tylko głównej produkcji pasów. Dobra. No może dostawię jeszcze jeden. Albo dwa. Okej. Dobra. Przejdźmy dołem. Potrzebujemy tutaj dostarczyć. Okej. I voilà. Są nas. Leci do nas węgiel. No to też. Już no tylko zostaje dostarczyć to tylko na górę. Tak, to może weźmiemy takim większym kręgiem. No i myślę, że z tej strony będziemy dostarczać. Nie widzę w tym problemu. Żeby tam się pakować. Dobra. Linia wleci tutaj. Ta linia wleci tutaj. I dobra. Tu będzie produkcja naszych wojskowych pakietów. Tutaj muszę naprawić. I znowu jesteśmy atakowani przez obcych. A dobra, nawet nie zdążyłem zobaczyć gdzie. No i tak, tutaj powinny zdecydowanie zwykłe podajniki wystarczyć. Nie aż po... Tak, zbyt dużo rzeczy tutaj nie będzie wkładanych. Dobra. Tak. I tutaj wyjścia. Dobra. Podłączmy to jeszcze. Okej. Dobra. I produkcja ruszyła. Tak, produkujemy nasze pakiety wojskowe. Świetnie. To jeszcze doprowadźmy tutaj bezpośrednio do tej linii, gdzie to wystawiamy tutaj. Okej. Zróbmy takie duże zakole tutaj. Dobra, to władowuje się na tą prawą stronę. Więc jak podłączymy w ten sposób, to powinno być ok. Okej, dobra. To jest nasza produkcja pakietów wojskowych. Pozwolę jeszcze dokończyć się wydajności wydobycia 5. Dokończyć. I później zaczniemy badania wojskowe. Między innymi właśnie działka laserowe. Może zwiększymy jeszcze troszkę obrażenia naszej broni konwencjonalnej, ponieważ póki co na razie tym się bronimy, więc to nie zaszkodzi. A zaoszczędzimy również dużo na tym żelaza, ponieważ tak, nasza produkcja niebieskich pakietów pochłania masę żelaza póki co, a te badania nie będą potrzebowały niebieskich pakietów póki co, tylko czerwone, zielone i wojskowe. Okej, dobra. Okej, możemy się zastanowić, czy my jeszcze tutaj potrzebujemy więcej węgla. Powoli się troszkę odkłada. Ale dobra. Dobra, w następnym odcinku, tak jak mówiłem, musimy dołączyć to żelazo. Zaczniemy produkcję kwasu siarkowego. A co za tym idzie,
mnóstwo fajnych rzeczy związanych z kwasem siarkowym, ponieważ kwas siarkowy oznacza zabawę. Powiedzmy, że tak. Dobra. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.